Kiedy słyszycie słowo statek, jaki kolor przychodzi wam do głowy? Prawdopodobnie biały. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że duże statki wycieczkowe są białe. Ale właściwie dlaczego? Czy jest jakiś wymóg, czy tak sobie ktoś upodobał? Istnieje na ten temat kilka teorii, ale nie wszystkie są prawdziwe. Samochody na przykład mają najróżniejsze kształty, wymiary i kolory. Żółty, zielony, fioletowy, czerwony, jaki tylko chcecie. Ktoś może pomyśleć, że taka feria barw utrudnia dokumentację pojazdów drogowych, ale nic z tych rzeczy. W danych pojazdu nie musicie podawać, jaki dokładnie kod ma karmazynowy lakier waszej limuzyny. Wystarczy wpisać ogólnie czerwony. Możecie bez problemu przemalować auto na dowolny, wymarzony kolor. Dlaczego zatem wszystkie statki wyglądają tak samo? Niektórzy uważają, że to dlatego, że biały jest lepiej widoczny zarówno gołym okiem, jak i na radarze. Biały rzekomo odbija sygnał radiowy lepiej niż pozostałe kolory. Zdaniem innych, biały może dosłownie zastąpić klimatyzację na pokładzie i zaoszczędzić mnóstwo energii. Bardziej oczywisty powód jest taki, że na białym kadłubie lepiej widać rdze, uszkodzenia i brud. Wreszcie, biały po prostu uniwersalnie dobrze się prezentuje, a koszty utrzymania tego wyglądu są stosunkowo niskie. Zanim omówię po kolei te teorie, napiszcie w komentarzach, czy domyślacie się, które są prawdziwe. Sprawdźmy, komu uda się odgadnąć. A teraz czas na rewelację. Możecie wymazać z wyobraźni klasyczny wizerunek statku, ponieważ nie wszystkie są białe. Jak na ironię, właśnie ten fakt podpowiada, dlaczego biały jest jednym z najpopularniejszych kolorów statków. Małe łodzie malowane są na najróżniejsze barwy, cokolwiek właściciel sobie wymarzy. Wiemy już zatem, że malowanie kadłubów na biało to nie żadna reguła wyrwana z marynarskiego regulaminu. Duże statki wycieczkowe są często granatowe, a nawet czerwone. Wszystko zależy od armatora. Ogromne transportowce i tankowce są przeważnie czarne, z brązowo-czerwonymi pasami, tuż nad linią wody na burcie. Biały najczęściej można spotkać na luksusowych jachtach i mniejszych statkach rejsowych. Ciekawe, czy zauważyliście moją wskazówkę? Zastanówmy się, jeżeli prawdziwa jest teoria, że statki malowane są tak, aby łatwo było je dostrzec na morzu, cóż, niebieski byłby raczej kiepskim wyborem, prawda? Jeśli byliście kiedyś na oceanie, to wiecie, dlaczego na otwarte wody mówi się wielki błękit. Czasami przy dobrej pogodzie trudno dostrzec, gdzie kończy się morze, a zaczyna niebo. Biały statek, zwłaszcza sporych rozmiarów, z pewnością łatwiej zauważyć niż granatowy, ale chmury oraz odbicia świateł na powierzchni wody również są białe. A oto kolejna wskazówka. Pomyślcie o przedmiotach zaprojektowanych tak, żeby były jak najlepiej widoczne na morzu. Boje, koła i kamizelki ratunkowe. Mają one powszechnie jaskrawo-pomarańczową barwę, całkowite przeciwieństwo niebieskiego. Chociaż wszyscy zgodzimy się chyba, że statek pomalowany od dziobu do rufy na jasny pomarańcz byłby raczej męczący dla oczu. Od lokalizowania zagubionych okrętów mamy zresztą radary. A skoro już mowa o wykrywalności radarem, liczy się materiał, a nie kolor. Metalowe kadłuby świetnie odbijają sygnały radiowe, niezależnie od tego, jak są pomalowane. Nawet kadłuby produkowane z włókna szklanego, jak w przypadku wielu modeli jachtów, mają w sobie elementy metalowe, tylko dlatego, żeby były widoczne dla radaru. Podsumowując, biały nie ma absolutnie żadnego wpływu na lokalizowanie statku na morzu, więc te teorie możemy śmiało obalić. Przeskakując do następnej wskazówki, na drodze do prawidłowej odpowiedzi odkrywamy, że niektóre kadłuby nie są wykonane z metalu, a z tworzywa epoksydowego oraz włókna szklanego. Żywice epoksydowe są białe, więc najłatwiej jest po prostu maznąć je bezbarwnym lakierem i tak zostawić. Dzięki temu statek elegancko wygląda, a także wyklucza się ryzyko pleśni, która może tworzyć się w warstwie farby. Na dłuższą metę jednak żadna farba nie ochroni statku przed agresywną wodą morską. Metalowe kadłuby są dodatkowo narażone na korozję. Z tego powodu na dużych okrętach, na przykład na tankowcach, faktycznie stosuje się konkretną farbę, ale nie białą, a czerwoną. Stępka, czyli dolna część kadłuba poniżej poziomu wody, jest często malowana na miedziany kolor właśnie po to, aby ukrywać plamy rdzy. To trochę jak okrętowy makijaż, w żaden sposób nie rozwiązuje samego problemu, niemniej rozumiem intencję. W innym wypadku statek trzeba by systematycznie odmalowywać, żeby nie wyglądał jak nastolatek z trądzikiem.
Podobną funkcję pełni czarna farba na górnej części kadłuba tankowca. Maskuje plamy ropy. Jednak bywały przypadki, że kapitan tankowca celowo kazał przemalować cały statek na bielusieńko, tylko po to, żeby dać załodze coś do roboty i utrzymać dyscyplinę. Marynarze mieli wtedy pełne ręce roboty i zero czasu na obijanie się. Choć oczywiście nie dlatego statki wycieczkowe są przeważnie białe. To byłoby dość okrutne. Jestem pewien, że domyślacie się, dlaczego czarny kadłub jest raczej wyjątkiem niż regułą. Spacerowanie w środku lata, w pełnym słońcu, odzianym od stóp do głów na czarno, to istna tortura. A teraz wyobraźcie sobie cały olbrzymi okręt pomalowany na czarno. Na lądzie człowiek może przynajmniej schować się w cieniu, ale na otwartym morzu go nie znajdziecie. Możecie co najwyżej uciec pod pokład, ale wnętrze takiego statku podczas upału jest niczym sauna. Na czarnym okręcie nawet podkręcona do maksimum klimatyzacja nie dałaby rady z utrzymaniem rozsądnej temperatury. Nie mówiąc już o tym, ile energii by pożerała. Powód jest prosty. Czarny pochłania promienie słoneczne. Nie ma żadnych właściwości odblaskowych. A promieniowanie słoneczne to nie tylko ciepło, ale przede wszystkim energia cieplna. Co nie zostanie odbite, generuje ciepło. Czerwony kolor odbija około 40% światła słonecznego. Jeszcze lepiej radzi sobie szary, 50%, zatem szary kadłub będzie się nagrzewał dwa razy wolniej niż czarny. Ale bezkonkurencyjna w odbijaniu promieni słonecznych jest biel. To nie przypadek, że światło będące mieszaniną wszystkich fal, to znaczy na całej częstotliwości widma widzialnego, określa się jako światło białe. Ludzkie oko postrzega poszczególne długości fal elektromagnetycznych jako oddzielne kolory, ale wszystkie razem tworzą biały. Biały kadłub statku pochłania jedynie 20% promieniowania słonecznego, co w znacznym stopniu odciąża systemy chłodzenia i pomaga oszczędzać energię. Oto powód numer jeden, dlaczego statki są zwykle białe. Ale nie jedyny. Innym uzasadnieniem jest to, że na białym kadłubie łatwiej wychwycić skazy. No i biały generalnie kojarzy się z elegancją i prestiżem. I jak? Czy udało Wam się zgadnąć? Na pewno. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie zbielajcie się jeszcze, mamy dla Was mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.